Partex kanału roadracing.pl. Widzę, że bardzo Wam się podobają filmy o ustawieniach roweru, o takich typach dotyczących ustawień roweru. Rozmawialiśmy troszeczkę o siodełku, to jest jeszcze dużo do dodania, ale chciałbym przejść dzisiaj do tematu ustawień przodu roweru, do Waszego zasięgu. Z angielskiego jest to reach, tak jest to tam wszędzie omawiane w tych zachodnich materiałach. Jak określić właściwy reach, jeśli chodzi o odległość od tyłu do przodu roweru? I co składa się na ten reach? Może najpierw od tego zacznijmy. Na reach składa się długość na pewno efektywna rury, tej tutaj, czyli rury górnej. Oczywiście ostatnio Wam mówiłem, czym jest wymiar reach, czyli ten wymiar stąd dotąd w poziomie. Jest to oczywiście podstawa tego wszystkiego. Kolejną rzeczą jest kąt główki. Pamiętamy o tym, że kąt główki bardziej płaski zbliża kokpit do kolarza. Kolejną rzeczą jest długość mostka oraz jego kąt. Mamy tutaj kąt minus 12,5 stopnia, tak jak pamiętam mniej więcej, czyli jest to kąt, który powoduje, że ten mostek jest lekko już pochylony w dół, około 10 stopni to jest mostek poziomy. Jaki to ma wpływ na odległość? Jeżeli ten kąt byłby powiedzmy minus 6, to mostek realnie jest trochę podniesiony do góry, natomiast wszystkie kąty powyżej kąta takiego, no to są kąty, które przybliżają realnie kierownicę do kolarza. Na co dalej zwracamy uwagę? Reach kierownicy, czyli odległość tutaj od środka kierownicy do środka tego miejsca, w którym mocujemy klamkę, również na kierownicy, czyli ten reach to może być 70 mm, ale może być i 100. To mówimy o różnicy rzędu 3 cm, to jest rozmiar ramy. To jest kosmos po prostu, co tu można spowodować. Podobne historie dotyczą mostków. I dopiero ta suma daje nam realny reach, czyli to, jak siedzimy na rowerze, jak mamy ustawiony przód roweru. Jakie są objawy za krótkiego reachu? To nie jest fachowa porada, w sensie, że każdy Ci powie, że to nie ma znaczenia, ale to jest nieprawda, to ma znaczenie. Jeżeli za kierownicy widzisz ewidentnie piastę, siedząc na siodełku, to coś jest nie tak z tym reachem. I oczywiście to jest z punktu widzenia oczu kolarza, który siedzi na siodełku. I czujesz się po prostu w taki sposób, że jak zjeżdżasz i zahamujesz gwałtownie przednim hamulcem, to wylecisz przez kierownicę. Wtedy ten reach jest nie okej. Po prostu pozycja jest mocno wyprostowana. Skracanie mostka w sytuacji, jak masz za duży rower, powoduje właśnie tego typu problemy. Pamiętajcie, że długość mostka, szczególnie w rowerze szosowym, przede wszystkim w rowerze szosowym, wpływa na sposób prowadzenia się roweru. Co mam na myśli? Jeżeli mostek jest za krótki, rower prowadzi się nerwowo. Źle się wchodzi w zakręty, nie jest stabilny rower przy dużych prędkościach. Dlatego korzystniejszą sytuacją, jeśli chodzi o dwie możliwe pomyłki dotyczące długości roweru, czyli rower za krótki, za długi, lepiej jest mieć rower trochę za krótki i skompensować to długością mostka, czy tam offsetem siodełka. Offset to jest cofnięcie tutaj się w stosunku do osi sztycy. Tu mamy offset 15 mm, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Rowery z za krótkimi mostkami szosowe prowadzą się po prostu źle. Jeździ się źle, to nie jest żadne rozwiązanie. Ratowanie się w sytuacji tej, że kupiliśmy za dużą ramę, że będziemy skracali mostek tam do 70 mm. To jest po prostu porażka taka jazda. To się można do kolarstwa szosowego zniechęcić, dlatego odradzam tego typu podejście. Oczywiście też nie mówię, nie jestem zwolennikiem jakichś ekstremalnie długich mostków na siłę montowanych w sytuacji, jak ktoś nie ma na to po prostu realnych możliwości, jeśli chodzi o budowę ciała, to też jest bez sensu. Także te 100, 110, 120 mm to są takie szosowe, typowe rozmiary. No mamy w klubie kolarzy, którzy mają mostki 13, jakby były dostępne 14, to by kupili 14. Pozdrawiam Ci, Łukasz. Także, ale okej, okay, on ma taką budowę, on to ogarnia. Jak wygląda kolarz na rowerze, który ma za długi rower z kolei? Jak on po prostu wygląda? Wygląda wtedy tak, że on do tej kierownicy o tak sięga. Tu ma barki wysunięte do przodu i to jest jego pozycja na rowerze. I on się cieszy, że ma mega pro pozycję, nie? Bo jest bardzo długa pozycja i to jest takie pro. To jest gówno, nie pro. To jest pozycja, która powoduje, że słabo panujesz nad rowerem. Jest ona wysoce niekomfortowa, jeśli chodzi o kolarza.
i nie polecam takiej pozycji absolutnie. To w ogóle jest porażkowa pozycja. Takim zakresem kąta, który możecie sobie sprawdzić, robiąc na jakieś zdjęcie sobie, na, jak siedzicie z boku na rowerze, między ramieniem a tułowiem, to jest między 80 a 90 stopni i jest ok. Przy takim kącie. Zwróćcie uwagę na drużynę Ineos, które ja tam osobiście nie kibicuję im, bo tak średnio ich tam za nimi przepadam. Pojedynczych kolarzy u nich lubię. Ale oni są właśnie ustanowieni na rowerach na takich bardzo zachowawczych kątach. To dotyczy również nogi, przeprostu nogi. I to dotyczy... zarówno kątów, jeśli chodzi o pochylenie tułowia, jeżeli chodzi o wyprost nogi, tam wszystko jest tak robione nie ekstremalnie w Ineosie. Możecie sobie zobaczyć, jak Carapaz, jak Kwiatkowski są posadzeni na rowerze, jaką mają pozycję. To wszystko wygląda tak bardzo naturalnie i nie ma tam żadnej ekstremalnej pozycji. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć pozycje ekstremalne, to warto czasami obejrzeć, powiedzmy, drużyny z pierwszej dywizji, czy tam Procontinental włoskie. Tam są kolarze, tam filozofia taka była w latach 90. jest i dzisiaj. Przychodzi kolarz do drużyny, mam tak ustawiony rower, dobra, wszystko git, idzie na pomiary, idzie do ich tam lokalnego guru, on mu ustawia swoją pozycję i tak będziesz jeździł. I po prostu później widać gości, którzy kierownicę mają w kosmosie. Natomiast większość tych światowych drużyn ekstremów jakichś nie szuka. Oczywiście te pozycje są aero, są duże dropy, jak najbardziej, to jest kolarstwo zawodowe, to nie jest turystyka. Niemniej jednak mówimy tutaj o takim zastosowaniu dla nas i wyciągnięcie barków do przodu świadczy o tym, że ciało próbuje kompensować błąd w ustawieniu. Tak się dzieje w wielu innych przypadkach, takie jest po prostu ludzkie ciało, ale to nie jest wskazane, to będzie powodowało dyskomforty, tego Wam jak najbardziej nie polecam. Kolejna rzecz, przechylenie samej kierownicy. Jeżeli ten rower jest dla Was za długi i próbujecie go skrócić poprzez przechylenie kierownicy do tyłu, to jest jeden z bardzo dużych błędów. Co to powoduje? Tracicie wygodną pozycję w dole, czyli tutaj. W tym miejscu powinna być bardzo wygodna pozycja, podparcie do rąk, tu w tym miejscu wygodne podparcie przez kierę, które jest generalnie wtedy, jak ta część kierownicy jest bliska bycia równoległą do ziemi. Tu oczywiście macie swobodny dostęp do klamek, do zmieniania biegów, do hamowania i taka pozycja kierownicy, jak tutaj widzicie, to jest praktycznie wzorowa. Podobnie z ustawieniem klamek. Nie zadzierajcie ich do góry. To nie są rogi roweru górskiego, to są klamki do jazdy. Kość promieniowa ma się układać w linii tutaj z dłonią. Także wtedy macie gwarantowane to, że nie będą Wam drętwiały dłonie na klamkach. Ile razy jedzie kolarz i coś takiego robi na rowerze? Nie, jedzie. A kurde. A, bo mi drętwieje, bo na szosie tak musi być. Nic nie musi tak być. Ma być to dobrze ustawione, prosto, naturalnie, tak jak macie tutaj. Nie jest to zadarte do góry mocno, przez to klameczka jest w odpowiedniej odległości od kierownicy. Nie trzeba tu się mordować z jakimiś ustawieniami. I dzięki temu mamy wygodę w jeździe na rowerze. Te klamki Shimano są mega wygodne. A innych producentów również. Tutaj nie wyróżniałbym żadnego specjalnie. I dzięki temu możemy sobie naturalnie i bez bólu prowadzić rower. Kolejną ważną rzeczą jest szerokość kierownicy. Szerokość kierownicy powinna być dobrana do szerokości Waszych barków generalnie, czyli to powinna być linia, tu ręce mamy generalnie bliskie pionu i ta odległość tu od tych miejsc, od tych kości ma się mniej więcej zgadzać z szerokością kierownicy. Ta kierownica to u góry jest 40, na dole jest 42. Taką kierownicę chciałem kiedyś, muszę też przyznać, żebyście zwrócili uwagę przy zakupach nowych rowerów ewentualnie, czy tam nowych, używanych obojętnie, jaka jest geometria tej kierownicy. Czy tu jest 40 i tu, czy tu jest 40, a tu 42, bo to się można pomylić. Ktoś może nazwać kierownicę 40-centymetrową, która w tym miejscu ma 40, a tu ma 38. Taką kierownicę ma operator dzisiejszego filmu, Oliver, w swoim Ridleyu i on na tej 38 się odnajduje. Natomiast no nie każdy się na 38 odnajdzie, to naprawdę trzeba mieć specyficzną budowę, no i dobre ogarnięcie techniki rowerowej, która akurat u Olivera występuje. Także pamiętajcie, że i za długa, i za krótka pozycja jest niewłaściwa, powinno się jej unikać, powinno się to popracować nad tym. Dużym błędem jest jazda na za dużych ramach, generalnie kupowanie za dużych ram. Ok, jest wyższa główka sterowa w tym momencie, ale
możecie po prostu nie sięgać do tej kierownicy. To może powodować dyskomforty dotyczące nie tylko rąk, ramion i tutaj karku, ale również czterech liter, bo kąt się wydłuża tutaj, wasz tułów bardziej się pochyla do tej kierownicy. Tak to wygląda. Pamiętajcie o subskrypcjach. Bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe subskrypcje. Mamy ambicje się dalej rozwijać. To są takie podstawowe uwagi dla Was na temat reachu, na temat zasięgu z przodu, na temat ustawienia przodu roweru i na temat ustawienia samych klamek. Podsumowując, przy pomocy kierownicy i klamek nie podnosimy tego do góry, żeby skrócić reach. To nie jest na to metoda, to nie jest właściwa metoda radzenia sobie z tymi problemami. Jak widzicie kogoś, kto ma tutaj kierę zarotowaną w tył, jeszcze klamki podniesione do góry, to znaczy, że ma po prostu za daleko do kierownicy. Tak samo jak widzicie kogoś, kto jeździ tak na rowerze. I to jest jego naturalna pozycja, jak sobie jedziecie i bajerujecie na rowerze, znaczy, że rower jest na niego za długi. Tak trzeba trzymać ręce na klamkach, wtedy mamy gwarancję tego, że to jest tak, jak być powinno, jesteś stabilny, masz dostęp do wszystkiego łatwy i w ten sposób można uprawiać kolarstwo szosowe. W takim naszym amatorskim wydaniu oczywiście, a zawodowcy tym bardziej na to zwracają uwagę. Także pamiętajmy, nie korygujemy długości roweru poprzez rotowanie kierownicy w górę i danie klamek również do góry, to jest porażka. Nie dajemy również klamek za bardzo w dół, bo wtedy tu będziecie mieli bóle w tym miejscu ręki. I staramy się, jest teraz zima, jest czas na dopracowanie tej pozycji rowerowej i jest ku temu sposobność, żeby ten rower sobie na wiosnę odszykować i mieć kozacką pozycję w momencie, jak przyjdą pierwsze ciepłe wiosenne dni. Dzięki, do zobaczenia następnym razem.